Witam cię pięknie, Dawid. Przede wszystkim, jak twoje samopoczucie? No moje całkiem dobrze. Jutro już będzie nie za dobrze, ale dzisiaj jest jeszcze ok. A dlaczego jutro nie za dobrze? No bo dzisiaj zaczęliśmy treningi i no już wiem, że od jutra się zaczną boleści. Rozumiem. Zaczęliście treningi w takim bardzo, chyba w dość nietypowy sposób, bo bardziej siedząc w domu. Powiedz, jak to ma wyglądać? Znaczy, wygląda to w ten sposób, że no, generalnie wszystkie siłownie są pozamykane, więc nie ma możliwości iść gdzieś na siłownię. Więc te ciężary i te przyrządy, które mamy ze sobą, te takie podstawowe, które przeważnie jeżdżą w serwisie, no rozłożyliśmy u trenera w garażu i tam ten trening można robić. Powiedz mi, na ile taki trening jest efektywny? No bo to jest... Bo sytuacja jest generalnie... No, w takiej sytuacji jeszcze chyba nigdy nie trenowaliście. Zdarzało się nieraz. To jest... tak naprawdę wydaje mi się, że efektywność tego treningu jest dokładnie taka sama jak zawsze w ciągu roku. Jest różnica tylko taka, że nie trenujemy stricte na siłowni, ale mamy te same przyrządy. Głównie się to opiera na sztandze. Jeżeli są jakieś odbicia, no to do tego nam żadnych wielkich przyrządów nie trzeba. Więc robimy dokładnie to samo, co zwykle robimy na siłowni. Więc to się niczym nie różni, po prostu. Dawida, powiedz mi, jak to wygląda, bo macie przecież i testy na tych platformach i tak dalej. Do tego, żeby takie testy doszły do skutku, no to wszyscy się musicie zjechać, spotkać i takie testy przeprowadzić. Na ten moment jest to niemożliwe. Nie, ale też ogólnie w tym okresie takim wiosennym testy nie były aż tak często robione. Przeważnie w tym pierwszym właśnie okresie tych mocniejszych treningów robiliśmy to bez testów i dopiero później po gdzieś tych 3-4 tygodniach mała przerwa i dopiero później schodziło się na testy. Jak z testami będzie w tym roku, myślę, że zobaczymy. No na tą chwilę podejrzewam, że no jeszcze przez jakiś czas tych testów robić nie będziemy, no ale później jeżeli zajdzie taka potrzeba, no to w garażu taki test tak samo można zrobić, bo ta platforma to jest też coś, co mamy ze sobą. Jak mamy ciężary, sztangi, to jesteśmy w stanie wszystko zrobić, że tak powiem, w takich warunkach po prostu. Troszeczkę niecodziennych, ale można to zrobić. Zresztą nieraz się tak gdzieś zdarzało na wyjazdach, czy to na obozach, czy na zawodach, że no, nie było gdzie, nie było siłowni, albo nie była dostępna, bo była przez kogoś tam zajęta, nie dało się. Więc też, czy jakiś parking podziemny, czy jakieś inne miejsce, które dało się do tego zaadaptować, no to my w takich miejscach treningi po prostu robiliśmy i to nie jest jakaś wielka nowość dla nas. Czyli jednym słowem ten GarageBand daje radę, tak? No coś ten deseń, można tak by to było nazwać. No ale no, czasami tak jest, że trzeba trenować w takich warunkach, jakie akurat są, a nie takich, jakich by się oczekiwało. No, oczywiście, że tak. Zresztą, wiesz, generalnie jeżeli chodzi o na przykład pięściarstwo i mówiono o tym, że ten prawdziwy charakter bokserski wykuwany jest w tych takich najbardziej ciężkich, najgorszych gymach pięściarskich i tam też wielcy mistrzowie wykuwali swoje charaktery właśnie w trudnych warunkach, te umiejętności pięściarskie. Ale wracając do skoków. Dawid, powiedz mi, bo to mnie bardzo interesuje, ciekawi, jak wy do tego podchodzicie, bo de facto sytuacja jest taka, że nie wiemy, jak to się potoczy dalej do przodu. Nie wiemy, co będzie z latem, nie wiemy, co będzie z najbliższymi miesiącami. Także jak wy do tego podchodzicie, szczególnie ty? No cóż, sytuację mamy bardzo nietypową. Dla nas o tyle inną, że no, ten sezon nam się skończył troszkę przedwcześnie. Może nie tak jakoś bardzo, bo podejrzewam, że są inne sporty, które to bardziej odczują po prostu. U nas no, parę konkursów nam wycięło, no nie jest to na pewno przyjemne. To zakończenie sezonu było też takie bardzo nijakie z tego względu, że to wszystko się dość dziwnie odbywało. No ale takie były warunki podyktowane właśnie tym, co się tą sytuacją na świecie i tutaj jakby nie ma co mieć do nikogo pretensji. No tak się po prostu zdarzyło i tyle. Ale to, co się będzie działo dalej, no na pewno nikt nie ma takiej pewności w tej chwili, jak to będzie wyglądało. Ja wierzę w to, że no, zachowując te środki ostrożności, którymi jesteśmy zasypywani i informowani o nich na okrągło, że
no, będziemy w stanie sobie w miarę szybko z tym problemem poradzić i sytuacja wróci do normy i kiedy zacznie się ten okres no, już skakania na igielicie, no, że będziemy mogli to po prostu wykonywać jak gdyby nigdy nic. Także tego na pewno sobie i kibicom życzę, ale jak będzie, no trudno jest przewidzieć, więc na razie za bardzo nad tym się też nie zastanawiam. Po prostu no, przygotowania do kolejnego sezonu ruszyły. No, podejrzewam, że nie będą się jakoś znacząco różnić od tego, co było zaplanowane, w związku z tym, jaką mamy sytuację. Mogą się różnić miejsca, mogą się różnić, nie wiem, ilość obozów. Podejrzewam, może się trochę różnić, ale ta baza zostanie ta sama. No a na ile się sytuacja rozwinie i jak będzie nam dane później rywalizować, no to po prostu zobaczymy z czasem. Jasne. Dawid, mówisz o tym, że jak sytuacja wróci do normy. I chyba to jest najbardziej istotne i najważniejsze, żeby teraz uświadomić wszystkim, że to hasło zostań w domu jest hasłem niezwykle istotnym i bardzo ważnym dla wszystkich, dla sportowców, dla kibiców, dla każdego z nas, prawda? Żeby jak najszybciej wrócić do tej normalności. Myślę, że tak, ale też obserwując to, co się dzieje, wydaje mi się, że ludzie już też bardzo mocno wzięli sobie to do serca, bo no, nas to prawda nie złapała ta przymusowa kwarantanna nadzorowana, więc w teorii no, możemy się gdzieś tam z domu ruszyć, ale no, też za każdym razem nawet wychylając ten nos z domu, no to trzeba po prostu uważać. Ale właśnie widząc po ludziach, po ich reakcjach, każdy trzyma dystans, każdy się zachowuje, no wydaje mi się tak jak trzeba. Ja jeszcze w żadnym sklepie nie byłem, ale słyszałem, że przesłanki takie, że tutaj na miejscu u nas w Zakopanem, na wejściu do sklepu są po prostu dezynfekowane ręce, rękawiczki i dopiero wtedy można wejść do sklepu. Kolejki też mają swoją separację, więc ludzie nie stoją obok siebie, tylko w pewnej odległości. No i myślę, że te środki zapobiegania się sprawdzą, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale po zachowaniu ludzi wydaje mi się, że też sobie wzięli te zalecenia do serca. Dawid, wracając. Odkąd to weszło, nie było ani jednej prośby o to, żeby te selfie zrobić. Dawid, wracając do sportu. Powiedz mi, czy ta sytuacja taka, w jakiej się w tej chwili znaleźliście, bo nie tylko ty, ale cały świat sportu, w tym włączając oczywiście skoki narciarskie, czy ty, oczywiście to w jakiś sposób determinuje sposób przygotowania, ale czy wy braliście pod uwagę lato, letni cykl, walkę w tym letnim cyklu, bo rozmawiałem z Sandro Pertile, który mówi, że nie wyklucza, że lato będzie po prostu przeznaczone tylko i wyłącznie na treningi, że tak to się po prostu potoczy, że ten kryzys, jaki teraz mamy, uderzy w ekonomię i po prostu trzeba będzie zbierać pieniądze, żeby wystartować zimą w ogóle. No, nad tym się aż tak bardzo nie zastanawiałem do tej pory. No myślę, że Sandro to akurat jest bardziej odpowiednia osoba, żeby właśnie się w tej kwestii wypowiedzieć. Myślę, że też tak mi się wydaje, że on też nie ma takiej stuprocentowej pewności, jak to będzie wyglądało. No tak jak mówię, no ja sobie mogę tylko życzyć, żeby to wyglądało jak najbardziej normalnie, tak jak to znamy do tej pory. Jasne. Dawid, powiedziałeś, że dzisiaj się zaczęło, to co dzisiaj zrobiłeś? Jak twoje najbliższe dni będą wyglądały? No na pewno będą wyglądały boleśnie, bo te treningi po sezonie no, przeważnie się cechują tym, że są dużo, dużo mocniejsze i po każdym takim treningu później się ciężko chodzi. Także dzisiaj jeszcze jest okej, ale podejrzewam, że już jutro to mocno poczuję. Dlaczego pytam? Bo po takim sezonie, jaki ty miałeś, sezonie absolutnie życia, po tym fantastycznej serii miejsc na podium. Z jednej strony tak, zmęczenie sezonem jak najbardziej, ale z drugiej strony takie coś chyba daje niesamowitego kopa na to, że to jednak działa, że to się kręci, że można. No zdecydowanie. No tutaj jeżeli chodzi o mnie, no to ja jestem z tym człowiekiem trochę pracowitym, wydaje mi się, w tym względzie i cały sezon to podkreślałem. Oczywiście te sukcesy, które były tej zimy, no dają bardzo dużo motywacji do tego i energii przede wszystkim, żeby dalej pracować, ale też widzę po sobie, że w wielu elementach mogłem zrobić coś lepiej, więc
to daje mi taką właśnie motywację, że to, co pokazałem w tym sezonie, to nie jest koniec moich możliwości. Tylko ja potrafię jeszcze coś z siebie wykrzesać. No i nad tym zamierzam po prostu pracować teraz. Jasne. Dawid, ty nie tylko jesteś twarzą pracowitości, ale co wielokrotnie podkreślaliśmy, jesteś chyba twarzą cierpliwości, takiego wyczekiwania, takiego pokornego wyczekiwania na to, co będzie. I chyba w tym czasie, mówię o tych czasach obecnych, tych ciężkich czasach, taka cierpliwość jest nam wszystkim jak najbardziej potrzebna. No, ta cierpliwość w pracy jest bardzo, bardzo potrzebna. Gdy efekt nie przychodzi od razu, no trzeba mieć tej cierpliwości troszeczkę w sobie, żeby właśnie przetrwać ten moment, przepracować go dalej solidnie z takim samym zapałem, bo ten efekt w końcu przyjdzie. Tylko no, czasami tej pracy trzeba włożyć po prostu troszkę więcej i troszkę dłużej popracować, zanim ten efekt jest taki, jak byśmy chcieli. Dawid, na koniec wspomniałeś o swoim hobby. Czy ten okres teraz to jest tym okresem, kiedy ty temu swojemu hobby możesz poświęcić ciut więcej czasu? W teorii byłoby, że tak. W praktyce nie za bardzo. No z racji tego, co się teraz też dzieje, no ja po powrocie do domu nie udawałem się tam do domu rodzinnego, gdzie w sumie wszystkie moje te zabawki leżą, więc się nimi nie miałem okazji zajmować, więc ten czas poświęcam na to, żeby trochę więcej czasu spędzić z żoną. A lotnisko, czyli to latanie moje szybowcowe też jeszcze jest zamknięte i też no, te obostrzenia go dotknęły. Więc ten czas poświęcam na to, żeby go spędzić z żoną, poświęcam go trochę też na to, żeby się pouczyć do tego latania, bo tej teorii troszeczkę sobie też trzeba przyswoić. No a później jak się sytuacja unormuje, no to mam nadzieję, że będzie mi dane troszeczkę z tym hobby się pobawić. I polatać, czego ci z całego serca Dawid życzę, i polatać nie tylko szybowcami gdzieś tam hen wysoko nad Tatrami, ale żeby polatać na nartach też, żebyście mogli pójść po prostu trenować normalnie na skoczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Dawid, pięknie za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Cierpliwości, że chociaż tobie nie trzeba życzyć cierpliwości, ty jej masz sobie bardzo dużo. Dzięki. Pozdrawiam cię. Cześć.